No cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Po świętach, jak to się mówi, święta, święta i po świętach, wszystko minęło bardzo szybko, a przygotowań było tyle. Dajcie znać, jak Wam minął ten okres. U mnie powiem Wam, było bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolona, bo było i rodzinnie, mogliśmy się spotkać, ale było też dużo takich spokojnych chwil, gdzie mogłam sobie wypocząć, nadrobić w końcu wszystko to, na co nie miałam czasu do tej pory. Także jestem bardzo zadowolona, a teraz w ogóle ten tydzień, w ogóle tak naprawdę kolejne 2 tygodnie będą super, bo jestem na urlopie. Więc po tym intensywnym okresie, właściwie po całej intensywnej jesieni, bo już od września było dosyć tak szybko, nerwowo, cały czas coś się działo, później październik, listopad to już w ogóle masakra jakaś. Grudzień, no to wiadomo, przygotowania do świąt, to już też ten czas się rządzi swoimi zupełnie innymi prawami, a teraz tak na spokojnie, mam nadzieję w końcu wypocząć, mam nadzieję zwolnić, mam nadzieję sobie poplanować różne rzeczy, nadrobić jakieś tam zaległości, no i przede wszystkim odpocząć, zająć się sobą. Stawiam na siebie w tym okresie, więc fajnie, bardzo się cieszę. Nie wiem, czy mówiłam, mam teraz urlop, tak? 2 tygodnie, więc to będzie super czas. Pod koniec tygodnia wyjeżdżamy. Dzisiaj, za chwilę, znaczy, no nie jest za chwilę, za jakiś tam czas wybieram się do pani kosmetyczki na czyszczenie twarzy. Jutro będę robiła rzęsy, pojutrze paznokcie, także totalnie, totalnie relaks, zajmowanie się sobą. Jak patrzę w dół, bo oczywiście przyszła tutaj Mela. Wy jej nie widzicie, a może wam pokażę. O, widzicie, oczywiście usłyszała, że już gadam do kamery i natychmiast się zjawiła. A słuchajcie, to jest w ogóle o tyle dziwne, że ona na tą huśtawkę nie wskakuje nigdy. Jak normalnie siedzę i ją nawet wołam, to nigdy nie wskakuje, się boi. A jak mam aparat i do Was gadam, to postanowiła tu do mnie przyjść, także super. Dobrze, kochani, także nagrywam tego vloga, zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy on będzie z kilku dni, czy taki jednodniowy, nie wiem, zupełnie nie mam na razie żadnego planu. Teraz, wiem tylko jedno, muszę pokazać, właściwie, no nie muszę, tylko bardzo chcę, pokazywałam prezenty, jakie dostałam na gwiazdkę, bo uważam, że w tym roku naprawdę Mikołaj bardzo hojnie mi obdarował. Dostałam bardzo fajne rzeczy. Jednych się spodziewałam, innych mniej, niektóre były totalną moją niespodzianką, ale właściwie niespodzianką dla mnie, ale właściwie wszystkie prezenty są bardzo trafione. Bardzo się cieszę i chciałabym się z Wami nimi podzielić. Dzisiaj takie poświąteczne śniadanie, ale bardzo pyszne. Ja w okresie międzyświątecznym zawsze dojadam wszystko to, co zostało, więc tutaj mam sałatkę jarzynową, mam też swojego śledzika, takiego z cebulką. Dodałam kiełki i herbatka. I ostatnio mi się, powiem szczerze, znudziła taka herbata, wiecie, z goździkami, z pomarańczą, taka typowo świąteczna, aromatyczna, więc dzisiaj postawiłam na zwykłą zieloną herbatę z cytryną, dodałam troszeczkę miodu cytrynowego i nadrabiam zaległości z YouTube. No to teraz się chwalimy, moja taka poświąteczna chwalipięta. Zacznę może od takich najmniejszych prezentów i potem przejdę do tych większych. I tak jak Wam mówiłam, są tu rzeczy, których się spodziewałam. Jest nawet jedna rzecz, jedna, którą sobie sama zamówiłam, ale nie widziałam jej aż do Wigilii, aż do momentu, kiedy rozpakowałam. Ale zacznę może od najmniejszej rzeczy. Ja, słuchajcie, w domu pracuję na dwóch laptopach. Jeden to jest mój służbowy, drugi to jest prywatny. I to żadne, oba mają inne wejścia, są zupełnie inne, bo jeden to jest Mac, a drugi to jest taki normalny. Ja nie pamiętam, chyba Dell albo Lenovo. W każdym bądź razie oba mają zupełnie inne wejścia i ani do jednego, ani do drugiego nie miałam myszki. I dostałam, słuchajcie, taką piękną myszkę do komputera.
komputera na Bluetootha, więc podejrzewam, że ona będzie pasowała i do jednego, i do drugiego, także bardzo fajnie, bo generalnie rzadko używam myszki, ale są takie sytuacje, że myszka się przydaje, więc super, ja bardzo lubię złoto, więc taka myszka do mnie bardzo pasuje. A przyszła tu Melcia, usłyszała, że myszka. Nie, co wy żartuje, ona nie wie, co to jest myszka tak naprawdę. Dobra, chyba że taka zabawkowa. Słuchajcie, druga rzecz to są perfumy Libre Yves Saint Laurent. Bardzo chciałam te perfumy, już od dawna gdzieś tam po nich chodziłam, wąchałam je w Douglasie czy tam w Sephorze, już nie pamiętam gdzie, albo i w jednej i drugiej perfumerii. I miałam sobie kupić i w końcu dostałam. To jest 30 ml, to jest chyba woda perfumowana, tak mi się wydaje. Zaraz sprawdzę ten zapach. No, rzeczywiście taki przepiękny, klasyczny, bardzo kobiecy. On jest troszeczkę inny niż takie typowe moje zapachy, bo ja generalnie lubię takie słodkawe zapachy. Ten taki nie jest. On nie ma w sobie nic słodkiego. Wydaje mi się, że są tu nuty kwiatowe. Ale jest przepiękny i fajnie, bo wyjeżdżam i wezmę go ze sobą i ja bardzo lubię, jak właśnie w nowych miejscach używam jakiegoś nowego zapachu, później korzystając, używając, po prostu wracam, wiecie, wspomnieniami i kojarzy mi się z tamtym miejscem, z podróżą, także fajnie, że mam na wyjazd coś nowego i że w ogóle będę mogła sobie przetestować tą wodę perfumowaną i wiem, że słyszałam, że one nie na wszystkich są trwałe. Zobaczymy, jak to będzie u mnie, więc będę Wam oczywiście dawała znać. Kolejna rzecz to jest taki piękny szal. Ja nie wiem, co to jest za marka, bo tutaj nie ma żadnej metki i nie wiem też, z jakiego jest materiału. Natomiast jest bardzo przyjemny i miły. Nie jest taki sztuczny, tylko właśnie fajny, miły w dotyku. Wydaje mi się, że będzie ładnie wyglądał do płaszcza. On jest dwustronny. Z jednej strony jest taki karmelowy, ale z taką brokatową nitką. Z drugiej strony natomiast jest taki w taki fajny wzór. Nie wiem jeszcze, do czego będę go nosić, ale myślę, że na pewno go wykorzystam, bo to są takie moje stonowane jesienne kolory. Ma frędzle, więc ten szal na pewno mi się przyda i też jestem z niego zadowolona. Zresztą tutaj nie ma prezentu, z którego ja bym się nie cieszyła, który byłby nietrafiony, także Mikołaj zna mnie, wie co lubię. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, świeca Ludwig. Nigdy nie miałam świecy z tej marki. Ona ma tutaj drewniany knot, jest chyba, to jest ta największa wersja z tego, co widzę, czyli pepper gelato, więc to jest zapach taki papryczek chili i jakieś nuty owocowe, ale ja tu, to jest teoria, ale ja tu bardziej czuję taki jakiś zapach korzenny. Te owoce raczej się nie przewijają. Wydaje mi się, że to jest bardziej taki korzenny zapach, ciekawy, inny. Zobaczę. Tak jak mówię, nigdy nie miałam tych świec, także bardzo chętnie sobie przetestuję. Wygląda naprawdę bardzo ładnie i solidnie i wydaje mi się, że będzie się długo palić. Także super. Też bardzo fajny prezent, taki totalnie trafiony dla mnie. Słuchajcie, musiałam na chwilę przerwać, bo przyszedł kurier, ale wracamy. Więc dostałam komplet ręczników w takim przepięknym, delikatnie, nie wiem, to jest taki ni to róż, ni to łosoś kolorze. Ja ostatnio kupiłam sobie dywanik do łazienki właśnie w identycznym kolorze, więc będzie to wszystko fajnie pasowało. Ręczniki pochodzą z marki Svoltex, więc to jest naprawdę bardzo dobra jakość, bo ja już mam u siebie w łazience ręczniki z tej marki i jestem bardzo zadowolona. Większe, mniejsze, bardzo mięciutkie, milutkie. Także generalnie Wam polecam, jeżeli na przykład szukacie takich ręczników, to Svoltex ma bardzo fajne. I też do łazienki dostałam komplet takich, można powiedzieć, nie wiem, akcesoriów. I tu jest pojemniczek na waciki. Ostatnio spadła mi ta pokryweczka z mojego pojemniczka i potukła mi się, więc nie miałam tej przykryweczki, więc Mikołaj chyba to zauważył i
postanowił mnie obdarować właśnie kolejnym pojemniczkiem i do tego, no wydaje mi się, że to jest komplet, co prawda nie wiem, bo nie wiem z jakiej firmy pochodzą te rzeczy, bo tutaj te naklejki są pozdzierane, ale no wygląda to bardzo podobnie, więc wydaje mi się, że to jest komplet. To jest świeca, ona będzie stała u mnie w łazience, być może w sypialni, zobaczę jeszcze. W każdym razie jest, widzicie, w środku jest biała, jest takim bardzo przyjemnym, delikatnym, kobiecym zapachu, więc fajnie będzie się nadawała do takiego domowego spa, więc super, bardzo, bardzo jestem zadowolona i bardzo w moim stylu rzecz. I tu, słuchajcie, mam coś, co zamówiłam sobie sama, aczkolwiek ja, tak jak Wam wcześniej mówiłam, nie widziałam tej rzeczy, dlatego że to jest torba z firmy Nasze. Ona przyszła w pudełku i w środku była tak przepięknie zapakowana, w jakieś takie ładne świąteczne bibuły, ze świąteczną kokardą, miała jakieś takie jeszcze świąteczne przywieszki, więc ja, słuchajcie, jak ona przyszła, to po prostu ją przełożyłam do świątecznej torby i czekałam aż do Wigilii, żeby ją zobaczyć i obejrzeć. A po prostu było to tak, że Mikołaj powiedział mi, jakim budżetem mogę dysponować i żebym sobie coś tam zamówiła, ponieważ ja od dawna już miałam upatrzoną tą torebkę, to stwierdziłam, że to jest najlepszy moment, żeby ją sobie zakupić. I to jest torba marki Nasze, taka listonoszka. Ona się nazywa, nie wiem, jakiś tam bag. To nie jest chyba ten maxi bag. Nie wiem, ja Wam podlinkuję tą torbę, bo już w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie ona jest wykonana w całości ze skóry. Nie pamiętam, jakie ona ma wymiary, ale tutaj ma chyba, nie wiem, w tej szerszej części ma 20 chyba, nie wiem, 6 cm albo około 30, tu chyba 22 cm. Jak ją rozpakowałam sobie w Wigilię, to wydawała mi się całkiem mała, ale jak przymierzyłam sobie tak do sylwetki, to okazało się, że nie, że jest zupełnie w porządku. Wydaje się być bardzo pakowna w środku, bo ma tutaj, zobaczcie, taką dużą, dużą przegródkę. Tutaj była jeszcze taka koperta z rachunkiem, z jakąś tam firmową karteczką. Tutaj jest też jeszcze taka mała kieszoneczka na jakieś tam drobne rzeczy. Tutaj jeszcze też kieszeń, w której się chyba spokojnie, nie wiem, no nie, telefon może się nie zmieści, no ale coś tutaj jeszcze można sobie zmieścić. Fajnie, bo ma złote okucia, a ja noszę złotą biżuterię, więc raczej staram się wybierać właśnie torby ze złotymi okuciami. Ma dwa paski. Jeden jest taki dłuższy, szerszy, który się świetnie nadaje, żeby ją sobie przełożyć tak jak właśnie, jak się nosi listonoszki. Bardzo mi się podoba. Drugi jest krótszy i do przełożenia jest on za krótki, bo wtedy tą torbę mamy no niemalże pod pachą, ale bardzo fajnie jest właśnie do noszenia tak przez ramię na bok. Jest idealna długość, bo ten dłuższy byłby za długi. Także bardzo mi się ta torebka podoba. Ona jest takim, widzicie, kolorze karmelowym, będzie mi do wielu rzeczy pasowała. Wydaje mi się, że jest to torebka całoroczna na każdą porę roku, nawet też fajnie na przykład na wakacje, taki jeansowy spodenek do t-shirtu jesienią, no to już w ogóle, ale i też zimą będę ją teraz nosić, więc bardzo jestem z tej torby zadowolona. I ostatni prezent, słuchajcie, który no bardzo mnie zaskoczył i bardzo mnie ucieszył, bo i jeszcze, no nie wiem, rok temu, na przykład w ogóle parę miesięcy temu w ogóle nie pomyślałabym, że taka rzecz mogłaby mi się przydać, a ostatnio stwierdziłam, że jest ona mi wręcz niezbędna i nawet myślałam o tym, myślałam o czymś takim, tylko myślałam, że potrzebuję dwóch rzeczy. Okazuje się, że nie, że można to połączyć i to jest, słuchajcie, statyw z taką lampą doświetlającą do nagrywania. Mikołaj wie, że ja nagrywam filmy i że taka rzecz mi będzie przydatna.
I rzeczywiście, słuchajcie, na przykład jesienią, jak się nagrywa filmiki, zwłaszcza to właśnie zauważyłam teraz pod koniec listopada, rano jest dosłownie parę godzin światła, ja zazwyczaj wtedy pracuję, nagrywać mogę po południu, wtedy już jest zupełnie ciemno i tak naprawdę bardzo, bardzo ciężko strzelić się w ten moment, kiedy jest jakiekolwiek światło, więc trzeba łapać, nie wiem, albo weekendy, co też jest dosyć trudne. A teraz mam lampę, która mam nadzieję mi w tym pomoże. Ona, słuchajcie, wygląda w ten sposób. Ja jej jeszcze nie wypróbowywałam, ale wkrótce to zrobię. Także bardzo się cieszę, bo to naprawdę mocno mi ułatwi życie. I ja myślałam właśnie, że lampa jest osobno, a statyw jest osobno. Więc myślałam, że będę musiała kupić i lampę, i statyw. Okazało się, że nie, że jest to dwa w jednym. Także bardzo się cieszę. To się ładuje przez komputer. Także fajnie. Także widzicie, no. Dobra, to wszystkie moje prezenty. Melcie. Oczywiście. To wszystkie moje prezenty. Ja jestem bardzo zadowolona. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy takiego dostałyście. Czy spełniły się jakieś Wasze marzenia, czy raczej spodziewałyście się swoich prezentów. Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. Ja, no jak widzicie, naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy, bardzo przydatne. Także super. Uważam, że tegoroczne święta na duży plus. Słuchajcie, miało być tak nieśpiesznie, miało być tak powoli, a wyszło jak zwykle. Jak zwykle się śpieszę, znowu jestem nie do czasie, bo umówiłam się, tak jak mówiłam, z moją kosmetyczką, a jeszcze zanim tam dotrę, to jeszcze chciałam wejść do księgarni, zobaczyć takie kalendarze trójdzielne, bo ostatnio sobie właśnie uświadomiłam, że nie kupiłam takiego kalendarza, który wisi u mnie corocznie w kuchni, który bardzo potrzebuję, także lecę jeszcze do księgarni, a później już półtorej godzinki relaksu. Wróciłam do domu, zjadłam zupę i pokażę Wam kalendarz, który udało mi się kupić. I wybrałam właśnie taki. Widzieliście sami, że nie było zbytniego wyboru, ale ten wydaje mi się, że do mojej kuchni pasował będzie najlepiej. No, na pewno bardziej niż te wszystkie kwiatki, które tam były. Także taki kalendarz na 2023 rok zawiśnie w mojej kuchni.